Moi drodzy, kolejny vlogmas, witam was serdecznie. Dzisiaj jedziemy do Poznania z Werą, ponieważ jest ten spektakl musical, na który bardzo chciałyśmy iść, bo gra tam ulubiony aktor Wery. I potem może zahaczymy troszkę o kiermasz świąteczny, bo już się zaczął, więc to też będzie taki świąteczny czas. Uwaga, malowanie w przygodzie nie jest najprostsze zadanie. Już mam jakieś te dla. Przestały nam tutaj na drogi. Bo mam takie odrosty, wyszaliście Stasia i już, patrzcie. Widać, bronią się moje włosy, oczy też. Ale no, ja się dobrze czuję w prądzie, ja mogę zostać króleczką. Idę do Wery, ona pewnie na mnie czeka. Albo nie czeka, ma teraz wolne ode mnie. A wiecie, ja sobie tutaj, to było włosy ogólnie. Dobra, maluję się i idę. Moi drodzy, właśnie jesteśmy w galerii w Poznaniu i jesteśmy przed Teatrem Muzycznym, ponieważ my dzisiaj jedziemy na Dira Hensena. Ja znowu mówię Dira Hensen. Weronika właśnie jest na jedzeniu, oczywiście bardzo niezdrowo, bo KFC. Ale no cóż, musieliśmy tak skończyć. W ogóle piękna jest tutaj ta galeria, jest bardzo świąteczna i ma przepiękne dekoracje tutaj. Jestem bardzo pod wrażeniem, czy Wera doniesie moje jedzenie. I z okazji kolejnego dnia vlogmasa. Mamy dzisiaj 4 grudnia, więc zaraz Wera powie mi, jakie jest zadanie na dzisiaj z kalendarza, bo to ona dzisiaj mówi. I jak tam? Co zjadłaś? Co bierzesz? Kochana, muszę, przyniosłam ci i muszę wracać, bo chcę sobie nalać. Zero, poproszę. Picie. Idę nalać, a potem powiem Sandrze, jakie ma zadanie. Ja sądzę, że coś łatwego, bo dzisiaj kolejną naszą destynacją po spektaklu jest poznański kiermasz świąteczny. Ogólnie ja byłam w Poznaniu 3 razy, raz pewnie przelotem, bo były tańsze loty tutaj. Chyba leciałam z Olą stąd do Paryża i byłam też na egzaminach do tutaj szkoły muzycznej, na musical. Oczywiście się dostałam, więc nie za bardzo dobrze kojarzę Poznań ogólnie. Pamiętam, jak szłam w środku nocy na dworzec, płacząc totalnie. No ale może ten Dir Hensen mi jakoś mi trochę tak... Sprawię, że będę miała mieć tutaj wspomnienia. Sobie właśnie zaraz zjemy i mam jeszcze godzinkę na spektakl. Mam. Na jednym jest piana, a na drugim nie. A to jest to samo. To samo? No. Może dobrze spieniłaś. No. Ale patrz, jak spada, już prawie nie ma. No cóż. Jakieś dziwne mamy tutaj rozkminy życiowe. Jeden. Chcesz poznać swoje zadanie? Chcę poznać swoje zadanie. Gotowa? Jestem ciekawa bardzo. Więc ja bym chciała, żeby sędzia znalazła albo najbrzydszą, albo najdziwniejszą bombkę, bo ja bym chciała, żeby ona i tak mogła zawisnąć na czyjejś choince i potem, żeby sędzia ją sobie zawiesiła, jak będzie miała choinkę. Czyli jakby ja muszę na swojej choince, tak. Na swojej najbrzydszą, albo najdziwniejszą, po prostu jakąś taką... Jakąś specyficzną. Tak jak się ludzie na przykład wybierają brzydkie choinki, żeby te choinki nie były pominięte, to ja chcę, żeby to była bombka. I będę zawsze, jak będę patrzyła na tą bombkę, bo idealnie ja już mam choinkę, ale nie mam bombek. Będę myślała o tobie. Bądź najdziwniejsza, nie przyszła bombka, to Wera. Idę dolać tej pepsi. A ty tutaj przemyśl to. Ej, ogólnie boskie zadanie. Tylko dziwnie się czuję, jak teraz ona idzie, a ja mówię dalej do was. Cieszę się z tego zadania, bo jest mega, mega bardzo kreatywne, ale widziałam po Werze, totalnie się spodziewałam czegoś bardzo kreatywnego, bo ona jest mega kreatywnym człowiekiem. Więc pewnie zaraz znajdziemy jakiś tani sklep, może pójdziemy na dół na ten kiermasz, ale wiadomo, że te bombki są o wiele droższe niż takie na przykład w jakimś sklepie sieciówce, więc może pójdziemy do jakiegoś sklepu. Mam pomysł, żeby iść do jakiegoś sklepu z tanimi rzeczami. Właśnie dlatego pomyślałam... Możemy się przejść na dół. Weszłyśmy do galerii, bo już widziałam, że wiszą jakieś. Jak wiszą. No. Więc mamy dużo czasu, sądzę, po tym jak zjemy, bo ile tam, z 20 minut, pół godziny sobie posiedzimy. Ja bym zeszła na dół zobaczyć, bo lubię takie pierdoły świąteczne i potem możemy zejść do jakiegoś sklepu, a typu Pepko czy... Szkoda, Flying Tiger ma fajne. Ciekawe, czy to będzie Flying Tiger. Chyba mijałyśmy. Bo idealne miejsce, gdzie są brzydkie i dziwne bombki. I teraz tak. Krewetka, ale ma być dziwna czy brzydka? Zdecyduj się. Bo na przykład dziwna bombką jest ten Mikołaj, który jest brzydka bombka. To jest brzydka bombka. Mega brzydka bombka. A jeśli chodzi o dziwność bombki, to ja bym bardziej pomyślała, że dziwną może być... Co to jest w ogóle? To jest masażer do głowy? Ej, to nie jest ten masażer taki? To jest masażer, to jest roller do twarzy. Roller, to jest mega dziwna bombka ogólnie. To jest dziwna bombka. Albo to, o tutaj jest coś z tym płynem, który wygląda mega creepy. A w ogóle, po ale co... masażer, o to jest... W ogóle jak byłam w Nowym Jorku ostatnio, to były bombki, taki sklep totalnie świąteczny z bombkami. I wiesz co tam było? Na przykład bombki w kształcie Coca-Coli, pizzy i takie sushi i to wszystko, wiesz. Jest też ciasteczko z bruszką na przykład. Bonek. Ale oto jest też mega dziwne. Krewetka? Troszkę tak. Ej, ale paczki, w ogóle to jest bardzo creepy bombka.
Straszne. Ej, to jest w ogóle fajne. To piwo? No. No, jest mega cute. Ej, a na przykład... Wiesz co? No. Ej. Ja myślę, Bakłażę? Że ona jest super. No ale to miało być super bombka, czy śmieszna bombka, czy creepy bombka? Ona jest trochę dziwna. Ej, ale ci naprawdę są bardzo creepy. Serio. Ej, to ja... Ej, w ogóle to jest 30% taniej, teraz 5,60 kosztuje. W ogóle ten pudel też jest dziwny. Nie, ja uważam, że jednak najdziwniejszą i jednocześnie najbrzydszą bombką jest roller do twarzy. Bo ona jest tak... Kto robi bombkę w kształcie rollera do twarzy? Ale ona jest mega brzydka. No, just roll with it. No dobra, kupuję tam tą brzydką bombkę. Ona jest mega brzydko. Ona jest i dziwna i brzydka jednocześnie. A to jest... A to co? To nie jest taka puderniczka? Puderniczka, no. Co chciałaś tego dodać? Wiesz co, no, ona jest creepy, ale miała być nie creepy, tylko miała być brzydka, no. Więc to jest mega brzydka. To kupuję. Nie, tylko dziada zostawiam, ale kupiłabym to, bo jest no. śmieszne i kosztuje chyba 5,60. Więc to ja kupię tobie. Dobrze, będzie miło. W sensie, no... Mamy miniaturkę, kochani. Ale może jak to takie beznadziejne bombki? To też jest lakier. Lakier, tego nie zauważyłam. Nie, ale jest, nie jest taki brzydki, tylko tak nie... No, kaptus akurat wie. One też są creepy. O, te się patrzą na przykład na ciebie. One miały takie... A miała być brzydka bombka. To ma zeza, nie? Nie, tylko w sensie tak sobie wydaje. Nie, ale ogólnie cotton candy albo na przykład popcorn zrobiony z tych... kuleczek takich dziwnych, jest to mega dziwne. Chodź jeszcze się przejdziemy, zobaczymy co tutaj mamy świątecznego, bo sądzę, że dużo rzeczy. Patrz dla ciebie! Co? Tu jakieś promocje są. Idziemy się nawalać? Z tym ty jesteś jak Glinda Good Witch. Tak, pójdziemy właśnie na premierę, nie na premierę, ale do kina pójdziemy i będziemy poprzebierać. Ja to muszę mieć. Ile to kosztuje? 28 zł, dawaj. Moi kochani, jesteśmy już w końcu na targu świątecznym, na kiermaszu świątecznym. Ja mam swoje grzane wino. Vera, czekamy na Werę, która zaraz dobędzie swoje. Ogólnie we Wrocławiu. W Poznaniu jest naprawdę bardzo ładnie. Jesteśmy na tym, jak tam. Strasznie dużo nalali, co? Tak? Szkoda, że nie ma pokrywek. Nie, co myślisz? Jak będziemy szły, to wylejemy. Może przystaniemy na... gdzieś w jakimś miejscu i napijemy. Dobra. A potem pójdziemy. Tak, bo nie nasz... Zgrzeję mu łapkę. A bo nie nasz rękawiczek. A gdzie tutaj jest? Kurczę, potrzebujemy takich... O, teraz przydałyby... O, tam są takie stojaczki. Postoimy? Bardzo ładnie Poznań nas przywitał. Jest przepiękny kiermasz świąteczny. Ale my jesteśmy po spektaklu. Drogi Iwanie Hensenie. I komentarz. Trzy słowa a propos spektaklu. Wzruszyłam się. Fajnie, że mnie zabrałaś. Trzeba kulturyzować swoich przyjaźnie. Uwaga, slogan na dzisiaj. Bo my rzadko bywamy w teatrze, fajnie, bardzo rzadko. Ale naprawdę. No jak nie jesteśmy w pracy, to rzadko. A jak powiedz mi, jak wino? Pipiłaś trochę, czy pewnie jest ci? Myślałam, że będzie mocniejsze, ono zawsze jest takie mocne. Jest. A to jest grzaniec... Grzaniec gotycki. Gotycki, a nie galicyjski? To zawsze galicyjski. Ale nasze plany jest takie, żeby to przejść dookoła, bo w ogóle tam jest koło takie ogromne młyńskie? Co się mówi? Koło młyńskie. Diabelski młyn. Tak jak się mówi, tak jest. W ogóle to jest ciekawe, mamy 30 listopad jeszcze, nie mamy grudnia, a my jesteśmy na kiermaszu świątecznym. Tak, ja w ogóle się czuję tak świątecznie, że ja chyba nie dotrzymam tego stanu do świąt. My musimy nagrać z Werą coś. Wreszcie, tańczę z tobą. Musimy gdzieś coś znaleźć, jakieś fajne miejsce. I to będzie jutro do premiery piosenki, na którą was zapraszam, jeśli nie słyszeliście, bo wy już pewnie widzieliście, że jest premiera piosenki. I zapraszam was serdecznie. Niedługo będzie premiera teledysku, jak go zrobię. Jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to tam tłumaczyłam, dlaczego nie ma teledysku, ale to nie ważne. A, no i a jeśli chodzi o moją ocenę tego spektaklu, ja nie za bardzo... Kurczę, no bardzo mi się podobał, ale były niektóre momenty, które naprawdę nie czułam i troszeczkę odbiegałam, no i my miałyśmy taką sytuację, że no, na widowni była osoba trochę niepełnosprawna i my siedzieliśmy na końcu i ona siedziała z nami. Dzisiaj nie mówię niepełnosprawna. Osoba z niepełnosprawnością siedziała obok nas i wydawała dużo dźwięków, co było jakby zrozumiałe, jakby każdy może chodzić do teatru,
ale no to troszeczkę nas na przykład na takich bardzo ważnych momentach i bardzo emocjonalnych odrywało od tego świata do właśnie tego realnego świata, no po prostu na widownię. No i jakby to było przykre, bo trochę straciłyśmy na tym, no ale wiadomo, no mam nadzieję, że ta pani, która była i sobie przyszła na spektakl, coś wyniosła i było jej fajnie. No, to oby tak było. Dobra, kończę z wami, bo muszę pogadać z Werą. Cześć Wera, jak to oglądasz, pozdrawiam cię. Vlogi dla ciebie. Ominęło was, kochani, bingo, ale nieważne, wymyśliliśmy bingo na rzeczy, które po prostu pijemy, bo musiałyśmy wypić całość. Ale tu przed nami jest kto? Co? Kto tutaj jest przed nami? Jakiś święty. Mikołaj, matko dzina. Ej, już sobie było tak stanąć. Nawet kobieta jest święta tutaj. Co? Like always. Równo uprawnienie. Ale z tym mamy koło młyńskie, mówiłam na to. A jak to się nazywa? Diabelski młyn. Diabelski młyn. Ej, a chyba koło młyńskie też to się nazywa. A czemu diabelski? Bo fiu. Ja sądzę, że to chodzi bardziej o diabły. Halloween, znacie angielski. Halloween. Wiecie, że nie ma dalej odsypka? Żałosne. Ej, piramida świąteczna. Tego się nie spodziewałam. Piramida świąteczna. Piramida świąteczna. Mocne. Ale już nie grzane moje, a twoje? Jest zimne. Aj, mamy tutaj atrakcje dla małego i dużego. Osypki? Czujesz? Nie. A miałam wyjść na kilometr. Czy to wszędzie jest piwo grzane, żałosne? Tutaj. Powiem tak, jest całkiem ładnie. A w takim tłumie zawsze się boję, że mnie ktoś ukradnie. Tak, to jest prawda. Na przykład ja aparat trzymałam w kieszeni, w ogóle marynarce pod kurtką. Ale o, jest mega śliczny ten. Ciekawe jest to, żeby nie zgubić tej Weroniki, bo ona jest taka malutka. Ogólnie nie wiem, czy słyszeliście, ale ja już muszę się z nią pożegnać, bo ona jedzie teraz na misję pomagać świętemu Mikołajowi. Wiedziałam, że w końcu to nagramy. No. Bo państwo tam z tyłu czekają na nas. Czyli tutaj damy stoiska z różnymi bramletkami, serami. Fajnie, to jest podpisane. Tak. Mogę mega kupić. Jestem ciekawa. Co znalazłaś? Osypki. No nie wierzę, nie ma osypków. Wait. Muszę oddać moją przyjaciółkę dla świętego Mikołaja, żebym mogła zapakować prezent. Pożegnajmy się z nią wspólnie. Pa, pa! Ej, Agata chyba wyroska. Oj, no! Ej, o tutaj by było fajnie w ogóle w sumie nagrać to wziąć się do taba. Kiedy baba buły. Spadajcie. Ej, jakie piękne pompki dla fabuły. Bez pracy? Nie ma kołaczy. Włączyłam specjalnie tę kamerę pod to. Uwaga, mamy kolejną szansę. Czy są osypki? Ej, może tu poznaj, dlatego nie ma osypków? Czy to jest możliwe? Może szukać w górach? Idziemy w góry? Czy to jest wyzwanie kolejne świąteczne? Może? Moi drodzy, wczoraj już ja padłam w pociągu i spałam. Beretą słuchałam muzyki. Jest następny dzień i zawieźmy oficjalnie najbrzydszą pompkę. Ona jest przebrzydka, dlaczego? Oj, Vera, po prostu, ojej. Takie zadanie się ceni, kreatywność oczywiście, ale, oj, brawo. Nie wiem, czemu chciałam to rozerwać. Ogólnie kupiłam sobie jeszcze jedną bombeczkę, taką dla siebie. Ta choinka jeszcze nie ma bombek, bo miałam to zrobić. Miałam sobie pokupować jakieś takie ładne bombki, takie inne, bo mam taki zestaw czerwonych bombek i pewnie też je powieszę. Bo jednak ta choinka jest pusta bez bombek, ja jestem przyzwyczajona. Kupiłam takiego otopiernika, tylko ci się złapie. O! Takiego otopierniczka ślicznego kupiłam, w ogóle jest przeuroczy. I dostałam jeszcze od Wery bombkę w prezencie, że to będę miała dwie po prostu bombki kojarzone z Werą. Ona jest taką wielką bombką. A od Wery dostałam taką bombkę. Taki nasz trochę inside joke. Każdy wie, o co chodzi. Mam nadzieję. Tego pięknego... bardzo pięknego ciastusia powiesimy tutaj. Ten roller powiesimy... gdzieś tutaj. I o, tego powiesimy. A dajemy tutaj. Ślicznie to wygląda. W ogóle już moja choinka jest tak piękna. No ale brakuje jak bombek, ale to właśnie te bombeczki dokupię. Może właśnie w Flying Tigerze, bo rzeczywiście mają mega śmieszne bombki. Patrz.
Są bardzo ciepło tutaj, dlatego dziękuję kochani, widzimy się już w niedzielę na kolejnym vlogmasie. Tutaj na kanale pojawiają się filmy w środę i w niedzielę o godzinie 16, nie 17, mi się ciągle myliło, o godzinie 16 i na moim drugim kanale ogólnie są tam we wtorki i w czwartki o godzinie 16 filmy komentary, więc wpadajcie koniecznie i tam też robię zadania adwentowe i w poniedziałki, w piątki i w sobotę są TikToki na moim TikToku. Więc serdecznie zapraszam, subskrybujcie i widzimy się już niedługo.